Jakiś czas temu ktoś wrzucił mi pytaniem na twarz, w jaki sposób podchodzę do swojej fursony, w sensie do kicka. No i to dość oczywiste pytanie skłoniło mnie do pewnego zastanowienia się. No bo skoro ktoś pyta się mnie właśnie o coś takiego, to znaczy, że są różne sposoby podchodzenia do swojej fursony. Prawda? I ja właśnie dziś o tym, bo o tym, że każdy podchodzi do swojej fursony troszeczkę inaczej, w sumie do jakiegoś czasu było dla mnie oczywiste i nie wgryzałem się w ten temat, ani nie spróbowałem go zgłębić. Dlatego dzisiaj spróbujemy trochę poopowiadać sobie o tym, w jaki sposób możecie podchodzić do postaci, którą wykreowaliście, no ale zacznijmy od samego początku. Czym w ogóle jest fursona? Jak czytamy na Wikipedii, fursona to spersonalizowana postać zwierzęca stworzona przez kogoś z fandomu futrzaków. Fursony mogą być antropomorficznymi personami, wyidealizowanymi wersjami ich właścicieli, rozbudowanymi postaciami do odgrywania ról lub po prostu cyfrowymi maskotkami. I muszę przyznać, że to chyba jedno z najlepszych wytłumaczeń, chociaż pewnie niektórzy by jeszcze coś tam dodali. Przekładając to na język dla kogoś, kto w sumie nigdy w życiu nie miał styczności z fandomem futrzaków. Fursony to takie awatary, coś jak w grach komputerowych, postacie, które tworzymy. Tam też nierzadko spędzamy kilka godzin przesuwając suwaczki i tworząc postać, którą później albo która odzwierciedla nas, albo którą później odgrywamy pewną rolę w świecie wirtualnym. To właśnie antropomorficzna postać, czyli taka, która chodzi na dwóch łapach, albo tak zwany feral, czyli po prostu zwierzak, jak trochę w bajkach Disneya, jest naszą takim reprezentantem w fandomie futrzaków. Zresztą porównań do gier komputerowych jest zdecydowanie więcej, bo od jakiegoś czasu dość popularne są modele 3D, które można wykorzystywać na przykład w VR-ze i dosłownie je ożywiać, ale o ożywianiu to ja jeszcze za chwilę wam trochę opowiem. Okej, no to już mamy całą tą fursonę stworzoną. I w jaki sposób ją traktować? Czy to jestem ja? Czy to jest postać do odgrywania? Czy to jest ktoś zupełnie z innego uniwersum? I o co w tym w ogóle wszystkim chodzi? I tutaj przechodzimy do takiego najfajniejszego aspektu, jakim jest fandom fury, czyli takiej dowolności. Nikt wam nie może powiedzieć, że odtąd, dotąd to jest wasza fursona i jeżeli się tutaj w tych ramach nie zmieścicie, no to to nie możecie być w fandomie futrzaków. Możecie wymyśleć dosłownie wszystko i to, w jaki sposób będziecie podchodzić do interpretowania tej postaci, zależy już tylko od was i jaki będziecie mieć do niej stosunek. I tak na przykład, ja kiedyś się zacząłem zastanawiać, okej, jakby była taka możliwość bycia futrzakiem, albo jest jakieś totalne inne uniwersum, gdzie jest moja ja jako ja, tylko właśnie w postaci zwierzaka, no to w jaki sposób ja bym wyglądał? Dlatego ja to kicek to ja. Nie staje się nagle zupełnie inną osobą po założeniu fursuta na sobie. Aczkolwiek wiem też, że istnieje coś takiego jak efekt maski, jaki następuje po założeniu fursuta, ale o tym może w jakimś innym materiale. Kicek posiada takie same cechy osobowości jak ja, tak samo jak ja mówi, zachowuje się w różnych sytuacjach, no i jest po prostu mną. Ale oczywiście moje podejście nie jest jedynym słusznym podejściem, jeżeli chodzi o fursony, no bo kiedyś wam powiedziałem, że można mieć nie jedną, ale dwie, a nawet trzy, a czasami nawet pięć furson. I co wtedy? Ktoś ma rozdwojenie jaźni, potrójnienie jaźni, po pięciorgorgorgognienie jaźni? No nie, w sensie nikt nie zwariował. Możecie oddzielić siebie od fursony. To znaczy nie to, żebym ja was teraz zachęcał do odcinania, nie wiem, głowy, ręki, nogi czy czegokolwiek innego. Co to, to nie. Chodzi o to, że wy jako wy możecie istnieć w fandomie, a postać jako postać to jest zupełnie coś innego. I to, co się z tą postacią będzie działo, zależy już tylko i wyłącznie od was. Naprawdę tutaj wyobraźnia może podziałać, bo możecie stworzyć postać, która w jakiś sposób jest oparta na waszych cechach osobowości. Jest to wyidealizowana, tak jak wam już dzisiaj powiedziałem, postać was samych, ale może to też być na przykład postać, która jest w tym momencie jakimś odpowiednikiem waszego stanu emocjonalnego. W sensie, nie wiem, czujecie się wesoli, jest wam smutno, nie chcecie iść do ubikacji czy coś takiego, nie wiem, czy takie postacie też istnieją, oby nigdy. Może być to też totalnie coś oderwanego od rzeczywistości, coś, co jest jakąś totalną rolą, którą kiedyś zawsze chcielibyście odegrać. Tutaj naprawdę dowolność i bawcie się dobrze. I to odgrywanie ról bardzo dobrze widać, jeżeli jesteście na jakimkolwiek fursuit walku. Bo wtedy możecie zauważyć, jak niektóre osoby lekko się zmieniają. Okej, w moim przypadku, kiedy ten head trafia na moją głowę,
niewiele się zmienia, bo akurat tak jak wam już wcześniej wspomniałem, ja to Kicek, Kicek to ja i tutaj powiedzmy, że nie ma żadnej jakiejś większej różnicy, chociaż doskonale sobie zdaję sprawę, bo wielokrotnie została mi zwrócona na to uwaga, że zachowuję się lekko bardziej ekspresywnie, ale to mi się wydaje, że to jest dalej ten efekt maski, o którym mam nadzieję, że zrobię wam niedługo filmik i trochę sobie na ten temat pogadamy. Nie o tym dzisiaj. To właśnie na Fursuitwalkach możecie zauważyć, jak wasi znajomi nagle zaczynają zachowywać się troszeczkę inaczej. Na przykład osoba, która jest cicha na co dzień, nagle zaczyna być mega ekspresywna, zaczyna krzyczeć, biegać, tańczyć i robić naprawdę różne dziwne rzeczy, o które nie podejrzewalibyście, że kiedykolwiek coś takiego zrobi. Albo wręcz przeciwnie, osoba, która na co dzień jest bardzo taka outgoing, czyli jest do ludzi, po prostu chce zawsze do ludzi, z każdym gadać, nagle kiedy założy fursuta, staje się postacią cichą, taką trochę nieśmiałą, ewidentnie nie chce przebywać w jakimś mega dużym gronie. No i pamiętajcie, są jeszcze cisi fursuterzy, którzy w ogóle się nie odzywają, na przykład piszczą, albo po prostu nic nie robią, po prostu kiwają głową. Tak też się może zdarzyć. Albo może się też zdarzyć tak, że ktoś, kto na co dzień jest osobą, powiedzmy, nie wiem, wulgarną, krzyczy na ludzi i używa słów powszechnie uznawanych za wulgarne, nagle zaczyna być elokwentny i pije wodę tylko za 15 zł za butelkę. 15 zł za butelkę, to jest jakieś po prostu porąbane, a naprawdę. I wiecie, to tylko przykłady tego, jak można się zmienić zakładając fursuta i w jaki sposób można podchodzić do tego, jak traktujecie swoją fursonę. No i jest jeszcze jeden aspekt, o którym też warto powiedzieć, chociaż przyznam się bez bicia, że ja się za bardzo na nim nie znam, bo nie uczestniczyłem w życiu VR czatowym, ale no jest coś takiego właśnie jak VR. I odnotować trzeba, że coraz więcej osób zaczyna zajmować się modelowaniem postaci oraz tworzeniem animacji. To w jaki sposób potrafią się one poruszać w trójwymiarze jest już teraz zaskakujące, a jeszcze bardziej zaskakujące jest, z jaką szybkością pojawiają się coraz to nowe pomysły na jeszcze większe urealnienie modeli. Sam jestem okropnie ciekaw, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Jak wiemy, już teraz coraz częściej pojawiają się VTuberzy, czyli twórcy, którzy zamiast swojej twarzy pokazują trójwymiarową postać, która ich reprezentuje. No i mam nadzieję, że w jakiś sposób wytłumaczyłem wam, jak można podejść do tworzenia swojej postaci w fandomie futrzaków. Może to być tak, że wy to Fursona to wy, no ale może być to też postać na każdy dzień, na wasz humor. To już tylko i wyłącznie zależy od was samych i od tego, jak wy podejdziecie do tworzenia sobie własnej fursony. Dzięki za dziś. Polecam się jak zawsze na swoich social mediach, czyli na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Tam możecie mnie znaleźć i dowiedzieć się, co się dzieje na co dzień. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o streamy w tym tygodniu, to widzimy się bezpośrednio na Twitchu, bo cały ten luty będziemy testować sobie platformę Twitchową i zobaczymy, jak wyglądają streamy. No i na koniec, jak już wam powiedziałem, ja to Kicek, Kicek to ja, tu się nic nie zmienia. A jak jest w waszym przypadku?